Sponsorem meczu jest firma Archibut Projektowanie, Budowanie i Remontowanie. Podejdźmy wyżej. Dobra piłka, dobra piłka. Dawaj, dobra piłka. Dawaj! Ery, ale szel. Kukasu wcześniej! Hop! Więcej agresywności, cofamy! Cofamy! Jedź, Krzysiu! Pali. Dawaj, dawaj! Kurwa, macz to jest. Kurwa. Pauluje! Kurwa, macz. Co to numer robił? Basi numer robił, właśnie. Masz, wiesz, pamiętasz? Masz wszystko, tak? Ja, kurwa! Tak, tak, tak. Dawaj! No już, dawaj! No w chudę! Dawaj! Nie dostał tego! Tam. Podejdźmy wyżej. Z tyłu macie gościa! Szeroko, szeroko. Stona! Jeden! Balony!
trenerze, ciężki mecz, mecz z Beniaminkiem, jak pan to oceni? Przede wszystkim trzeba przyznać, że to był bardzo wyrównany mecz, mecz walki. Myślę, że obie drużyny nieprzypadkowo są w tabeli tu gdzie są. Druga połowa, muszę przyznać, że Zamłynie miało przewagę, natomiast na pewno bierze się to stąd, że dzisiaj nie mogliśmy skorzystać z kilku zawodników. Prosty przykład, na końcówce w ataku pojawił się nasz drugi bramkarz Tomek Rak. Różne sprawy zawodowe, kontuzje zatrzymały niektórych zawodników. No i niestety te zmiany nie dały, że tak powiem, oddechu i może takiej jakości, jaką byśmy sobie dzisiaj życzyli. Natomiast mecz na trudnym terenie, z bardzo wymagającym przeciwnikiem, na nawierzchni, która no, nie jest dla nas codziennością, trzeba uszanować i jak najbardziej bierzemy ten punkt i myślę, że można być po zastanowieniu zadowolonym z tego wyniku. Szanka to taki dobry, solidny, doświadczony zespół i dzisiaj tak w pierwszej połowie widać było to doświadczenie, a w drugiej? Tak, myślę, że to właśnie wzięło się z tego, o czym powiedziałem przed chwilą. Upływały siły, nie bardzo było, że tak powiem, kim postraszyć z ławki. Stąd właśnie przewaga Zamłynia w drugiej połowie. Natomiast w pierwszej, tak jak mówię, no, Beniaminek może trochę za szybko chcieli, za nerwowo. My wykorzystaliśmy jeden błąd, doświadczenie Kuby Cieciury, strzela bramkę. Sytuacje były i z jednej, i z drugiej strony, żeby ten wynik zmienić, natomiast skończyło się remisem i tak jak mówię, no trzeba ten punkt uszanować. Panie trenerze, trudny mecz z doświadczonym zespołem i wynik jak według pana? No myślę, że z przebiegu meczu chyba sprawiedliwy, aczkolwiek spodziewaliśmy się trochę więcej po tych trzech bardzo dobrych występach, trzech zwycięstwach, można powiedzieć, i remisie w Nowym Mieście. Wychodziliśmy pewni swojego, ale naprawdę z respektem dla przeciwnika, bo jest to zespół, który od dłuższego czasu gra na tym poziomie rozgrywek, bardziej doświadczony od nas. Natomiast tak jak mówię, takiemu zespołowi nie wolno zostawić nawet pół metra wolnego, a szczególnie takim zawodnikom, jakim jest Jakub Cieciura, który jest zawodnikiem bardzo doświadczonym i skorzystał z jednego błędu, który popełnił tutaj, myślę, nasz bramkarz niepotrzebnie wychodził, Kuba przelobował, prowadzili 1-0, potem cały mecz praktycznie goniliśmy wynik. Na szczęście udało nam się, może nie na szczęście, bo było to tak naprawdę wypracowane i cieszymy się z tego jednego punktu. Ten mecz miał takie dwa oblicza, to co powiedziała trener gości, w pierwszej powie doświadczenie, a w drugiej, no, drużynie gości, mówię, brak siły widać było. No, myślę, że narzuciliśmy duże tempo. Mamy na ławce rezerwowych zawodników, którzy potrafią wejść i podkręcić jeszcze tempo. Tak też się stało. Mieliśmy sporo sytuacji, szczególnie tutaj od boku. Wejście Jarka Moroza dało naprawdę spore ożywienie w zespole. Kilka sytuacji, myślę, że gdybyśmy pokusili się o lepsze dogranie, moglibyśmy cieszyć się teraz ze zwycięstwa. Sponsorem meczu jest firma Archibud Projektowanie, Budowanie i Remontowanie.